Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj trafiło do nas auto lakiernika. Zastępcze czy nie, do zadań specjalnych? Prywatne. Prywatne. Auto prywatne lakiernika. Jedno z wielu aut prywatnych lakiernika, które używa najczęściej na dojazdy do pracy i zaopatrzenie lakierni w swoje jakieś lakiery, nie lakiery i gdzie tylko. Bo to chyba wozi wszystko. To jest tak, jak było w tym sejczęcie? Nie, cinque cento to wiozło te kłody. Cinque cento to wiozło kłody drewna, to auto lakiernika też wozi wielkie gabaryty. Ćwiartki? Ćwiartki, może być ćwiartki. I tak, co tutaj, Michał, się stało z autem lakiernika? Co się stało? Jaki był objaw? O. Nie, no objaw był taki, że jak to Volkswagen, porządny wóz, ograniczył sobie swoją moc, żeby nie przekraczać prędkości na polskich drogach, bo mandaty drugie, i wyłączył sobie jeden cylinder. I tak, tutaj lakiernik mówi, że będzie bezpiecznik. Tak było? No bo jeszcze przy okazji się zaświeca trakcja. No tu akurat w tych modelach jest problem z bezpiecznikami na akumulatorze od pompy. Ale tu są dwie usterki w jednym, a nie jedna, tak jak nie myślał. Tak, i tutaj diagnoza jaka była? Aby jakie błędy dawał po odpięciu komputera? Pompowtrysk czwarty, obwód pompowtrysku czwartego. Tutaj też jest taka typowa usterka, można powiedzieć. Może powiesz i pokażemy, co tutaj bardzo się często zdarza i co można podręczyć. Od czego można zacząć? Tak. Tutaj mamy kostki od pompowtrysków, od zaworów. One się ogólnie znajdują pod pokrywą zaworów. Tutaj musieliśmy zdemontować pokrywę zaworów, zamówić nową uszczelkę i oddaję głos. Oddajesz głos. No tu jest częsty problem, że od drgań silnika piny trochę się luzują i nie ma styku, więc zaczynamy od rozpięcia tych wtyczek, podgięcia pinów. Tak, żeby ciaśniej wchodziły na... Żeby ciaśniej to wchodziło i zakładamy dekiel i próba. Miejmy nadzieję, że to pomoże. Nie musi pomóc. Czyli co? Czyli teraz montujemy dekiel i robimy próbę. W większości przypadków to pomaga, jeżeli jest taki kod błędu. A co z ABS-em? Co z ABS-em? Niskie napięcie akumulatora. Akumulator jest praktycznie rozładowany i pewnie łapie jakiś spadek napięcia. A też zaczniemy od naładowania akumulatora i będziemy sprawdzać, co dalej. Także jeżeli macie taki kod błędu, zacznijcie sobie od podgięcia styków w tych wszystkich wtyczkach. W większości przypadków to pomaga, w wielu też nowych autach, tak chyba tam były w Trafikach Vivaro, tam akurat są zestawy naprawcze, które wymienia się same końcówki, tak? Tutaj też można, ale... Ale nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Stare auta da się jeszcze naprawiać, a nie wymieniać. Coś nie można wymieniaczami. Coś można przygiąć, podgiąć. No. Także w tym odcinku to już wszystko. My tutaj składamy pokrywę i myślę, że dzisiaj lakiernik otrzyma swój wóz z powrotem. Dzięki i pozdrawiamy.